Więc witam Państwa bardzo serdecznie, oficjalnie już z głosem na webinarze organizowanym przez spółkę Satagro, którego tematem przewodnim będzie siew precyzyjny jako sposób na pełne wykorzystanie potencjału plonowania pól uprawnych. Ja nazywam się Joanna Mączyńska-Sęczek, reprezentuję organizatora tego spotkania i będę miała przyjemność je moderować. Razem ze mną z ramienia Satagro jest także Przemysław Żelazowski i Konrad Sikora, którzy wcielą się w rolę prezenterów. Z ogromną radością chciałabym przedstawić Państwu również Pana Marcina Wojciechowskiego. Panie Marcinie, czy mógłby nam się Pan pokazać? Witam. Widać, bardzo, bardzo mi miło. Pan Marcin jest rolnikiem, który korzysta z platformy Satagro już od 2020 roku i który zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami związanymi z siewem precyzyjnym. Zanim jednak oddam głos panu Marcinowi, a następnie Przemkowi i Konradowi, jeszcze kilka pokrótce kwestii organizacyjnych. Nasze spotkanie jest rejestrowane. Po jego zakończeniu nagranie zostanie umieszczone na kanale YouTube Satagro. Państwo jako uczestnicy otrzymacie link do nagrania drogą mailową, podczas gdy pan Marcin, Przemek i Konrad będą zabierali głos. Państwo mogą cały czas zadawać pytania za pomocą czatu, który znajduje się w prawym dolnym rogu. Na wszystkie zadane przez Państwa pytania postaramy się odpowiedzieć w ostatniej części naszego spotkania. I żeby już nie przedłużać, raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie i oddaję głos naszemu wyjątkowemu gościowi. Panie Marcinie, będę bardzo wdzięczna, gdyby mógł nam Pan opowiedzieć co nieco o sobie, o swoim gospodarstwie i o doświadczeniach właśnie związanych z siewem precyzyjnym. Witam jeszcze raz. Prowadzę 350-hektarowe gospodarstwo. Świadczymy też usługi siewu i nawożenia precyzyjnego. Pomagamy naszym klientom wdrożyć takie precyzyjne rolnictwo. W swoim gospodarstwie zacząłem zabawę z Satagro od map satelitarnych i obserwacji upraw. I od tego się zaczęło. Brakowało sprzętu do wykonywania jakichkolwiek precyzyjnych zabiegów. Na początku mapy satelitarne dostarczyły mi tego obrazu pól. Wykorzystałem to do stworzenia stref, do wykonywania prób glebowych. W moim gospodarstwie zawsze były wykonywane próby glebowe. Różnie, z różnych obszarów, różnie te obszary były wyznaczane. Zazwyczaj nigdy próby glebowe nie były wyznaczane, nie były brane z jednej działki, tak, jakieś uśredniane. Nigdy u mnie to tak nie było robione. Zawsze były, żeby sobie uprościć te działania, więc próby glebowe były brane z najlepszego kawałka i z najgorszego kawałka danej działki, danego pola. I tak gdzieś to było tam uśredniane, żeby jakoś te pola nawozić. Satagro i mapy satelitarne pozwoliły, żebym zrobił te próby dość dokładnie i miał dokładniejszy obraz. No ale w gospodarstwie brakowało sprzętu, więc pierwszy rok to była obserwacja, jakieś tam pierwsze próby gleby, przychodziły wyniki, integrowaliście je Państwo tutaj. I taki obraz pierwszy tych pól, później przyszły narzędzia, no i zaczęła się tak naprawdę, jak ja to teraz nazwę, prawdziwa zabawa z nawożeniem i z wyrównywaniem działek, zasobności i już taka na całego precyzja. Teraz tematem jest siew precyzyjny. Ja dużo łatwiej mam tutaj ułatwioną mam zabawę z siewem precyzyjnym. Moim konikiem w gospodarstwie jest burak cukrowy. Już od 2009 roku, można to powiedzieć, siejemy zmiennie, ze zmienną obsadą. Tutaj w moim przypadku
umożliwił to siewnik elektryczny z napędem elektrycznym i nie było ani maps zdjęć satelitarnych, ale jest zawsze wiedza rolnika i doświadczenie, znajomość własnego pola, więc nawet jak było zlecane pracownikowi zasiew buraku, siewnik w prostym sposobie umożliwiał wysiew dwóch zadanych dawek, dwie zadane obsady. Przełączanie polegało na dosłownie naciśnięciu jednego przycisku. W polu ustawiało się dwa paliki, trzy paliki. Od tego momentu masz z taką obsadą siać, od tego momentu masz z taką obsadą siać. I tak to się odbywało. Aż tutaj, że tak powiem, przyszedł siewnik już z możliwością siewu, więc dla mnie było to takie naturalne przejście na taki siew precyzyjny. Pola znam, wiem na danej działki, burak przychodzi już kolejny rok, któryś raz już z kolei, więc znam dokładnie, w którym miejscu, jaka obsada powinna być, ile to pole tak naprawdę na danym kawałku, jaka jest dostępność wody i jaka obsada powinna być. A SAT Agro mi tylko umożliwił wpisanie mojej zadanej obsady. To dlatego też SAT Agro jest, że tak powiem, to jest tylko narzędzie, które mi to umożliwiło. Wiedza pozostaje moja. I tak zakładam, każdy z nas powinien podchodzić do tematu siewu precyzyjnego. Zaczyna się wszystko od nas, bo my najlepiej znamy swoje własne pola, a narzędziem, jakim jest SAT Agro, umożliwia nam tylko przeniesienie tego, co mamy w głowie, tą wiedzę, którą mamy w głowie o naszych polach, rzeczywistości na wykonanie. To takim może długim, krótkim wstępem. Panie Marcinie, super, bardzo, bardzo dziękujemy i przepięknie Pan to powiedział. Bardzo często, albo może często zdarza się, że słyszymy zarzut, że dlaczego SAT Agro nie narzuca konkretnych dawek w mapach aplikacyjnych. I ja wtedy zawsze staram się podkreślać to, co Pan powiedział, że nie staramy się być mądrzejsi od Państwa, że to Wy znacie swoje pola najlepiej i grandą wręcz by było, gdybym ja próbowała teraz być mądrzejsza i mówić, że tutaj tyle powinno się zastosować, a tutaj tyle, tak? Więc zawsze podkreślamy, że SAT Agro jest narzędziem, a żeby było prawidłowo i sukcesami wykorzystywane, to bez Państwa wiedzy to się nie uda. Jeszcze takie słowo wtrącę słowem właśnie. Jest podobne narzędzie do siewu w zmiennej obsadzie, które z góry skryptem narzuca daną obsadę. Bardzo mocno trzyma właśnie, decyduje o obsadzie na danym polu, na danym fragmencie pola, jaką ma obsadę. Nie do końca jestem z takich narzędzi zadowolony, bo uważam, że ta obsada, często gęsto uważam, że ta obsada powinna być inna niż zadaje skrypt. I lubię mieć kontrolę, tak naprawdę lubię mieć nad każdym fragmentem, ja lubię mieć kontrolę, a nie skrypt czy narzędzie, które ktoś zaprogramował. Super. Panie Marcinie, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Czy zostanie Pan z nami do końca, jeżeli by się jakieś pytania... Oczywiście. Super. Więc Szanowni Państwo, jeżeli jakieś pytania do praktyka się pojawią, to Pan Marcin z nami zostanie, więc na końcu w tej sesji pytań-odpowiedzi jeszcze będzie okazja Pana Marcina o coś dopytać. Bardzo dziękujemy i teraz Przemku, Konradzie, głos należy do Was. Dziękuję bardzo. Słychać mnie już? Tak. Już powinienem przestać się pytać. Bardzo cieszę się, że mieliśmy taki piękny wstęp. Też dzięki Panu Marcinowi. Miałem taką refleksję, że nie mając świadomości z Panem i pewnie też z wieloma gospodarstwami, równolegle dojrzewaliśmy do pewnych tematów. To znaczy Pan na początku nie miał maszyn, żeby jakby w pełni skorzystać z dobrodziejstwa monitoringu sanitarnego, a my nie mieliśmy różnych funkcjonalności, które na ten moment mamy.
I fajnie tak uzyskać, uświadomić sobie, że właśnie to jest taki proces, który jakby nie dotyczy tylko nas, tylko że właśnie jakby wszyscy razem idziemy w jakimś kierunku, jednocześnie cały czas w kontakcie ze sobą i nawzajem się inspirując. I to mnie też prowadzi do takiego bardzo ważnego stwierdzenia, którym chciałem się podzielić taką informacją, że ten tydzień jest taki bardzo ważny dla Satagro, bo ten moduł, który Państwu dzisiaj pokażemy do siewu precyzyjnego, tudzież jakoś tam jego taka pierwsza, naprawdę już dojrzała wersja, to jest już ostatni moduł z serii modułów do zabiegów precyzyjnych. I od tego momentu możemy powiedzieć, że mamy jakby pełen garnitur narzędzi wspierających wszystkie zabiegi precyzyjne, które w gospodarstwie można realizować, co nas niezmiernie cieszy, bo zawsze jakby to była taka mieszanina radości z tego, co się ma, a jednocześnie z frustracji, że pewne są ważne aspekty, gdzie nie możemy jeszcze do końca wesprzeć gospodarstwa, jak byśmy chcieli. No i tak jak mówię, to jest taki naprawdę ważny moment dla nas i dziękuję też wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że te narzędzia na przestrzeni lat sobie po kolei się rodziły. I jeszcze i na tym właściwie skończę ten taki ogólny, bo jeżeli ktoś chciałby coś więcej dowiedzieć się o Satagro, to bardzo polecamy pierwszy webinar z tej serii, a też w kolejnych webinarach były takie skrócone wstępy. Tak więc, żeby nie zabierać Wam niepotrzebnie czasu, już nie będę tutaj tak ogólnie o nas opowiadał, tylko w ramach takiego już specyficznie wstępu do tego modułu, który będzie pokazywał Konrad, a jak ja mówię, czego tam troszeczkę będę przeszkadzał, czy może ktoś będzie chciał, ale do tego pewnie przydałoby się, żebym zrobił taki jeszcze mini wstęp i pokazał kawałek interfejsu, który mocno zazębia się z tym modułem. Czy widać może mój ekran już? Widać. O, super. Więc ja chciałem powiedzieć, że ten moduł, który dotyczy siewu precyzyjnego, no właśnie dotyczy takiego bardzo specjalnego w Satagro zabiegu siewu, który się łączy jeszcze z kolejnym specjalnym zdarzeniem, czyli zbiorem. I siew i zbiór mają taki jakby specjalny status, który między innymi jakby na tym polega, że no, na podstawie tych dwóch zdarzeń, siew i zbiór, definiowana jest historia upraw. I właśnie jakby zarządzanie historią upraw jest bardzo ściśle związane z tymi dwoma zdarzeniami. I generalnie właśnie tutaj w ramach wstępu chciałem Państwu polecić, że nawet w przypadku właśnie definiowania zabiegu siewu precyzyjnego, to warto zacząć od tego, żeby najpierw w historii upraw, ja tutaj przyszedłem do historii upraw w tym przypadku w ten sposób, że wszedłem w gospodarstwie w zakładkę pola i przeszedłem na widok historia upraw, że dobrze jest tutaj właśnie zdefiniować sobie te bieżące uprawy, również te, dla których będziemy siewem precyzyjnym się zajmować, no i dla których siew precyzyjny będziemy planować i tutaj właśnie klikam sobie taki powiedzmy dodaj na rok 2024 i tutaj mamy wszelkie parametry związane z tą uprawą, takie jak czy to jest uprawa główna, czy międzyplon, czy towarzysząca i tak dalej, jest wyszukiwarka do typów upraw, oczywiście określenie właśnie tej daty rozpoczęcia uprawy, jak i zakończenia, no w przypadku upraw, które właśnie są teraz albo dopiero je planujemy, no to zakończenie to będzie wiadomo taka data przybliżona, no i kilka innych parametrów, ale generalnie jakby wtedy w tych datach, w tym rozpoczęciu i zakończeniu automatycznie utworzy nam się zabieg siewu i zbioru i w tym właśnie one są takie specjalne, że najlepiej jest definiować te zdarzenia
poprzez zabawę tutaj z historią upraw. Tak samo, kiedy klikniemy na jakiekolwiek pole uprawne na liście pól, to przechodzimy do zakładki pola i tutaj mamy na dole też historię dla tego konkretnie pola, którą możemy sobie modyfikować. To też jest fajny sposób na dodefiniowanie historii upraw. I chyba jest jeszcze od dosłownie też tego tygodnia takie usprawnienie, że tutaj mamy ten trzeci plusik się pojawił, gdzie też możemy wprowadzić, czyli znowu jestem w zakładce w gospodarstwie, w zakładce pola, klikam ten nowy plusik i tutaj mogę zdefiniować uprawę i chyba tutaj jest to jeszcze o tyle fajne, że tą uprawę możemy zdefiniować na kilku polach naraz. Czyli tak, żeby niepotrzebnie nie klikać za dużo, a nawet można dla grupy zdefiniować, czyli wszędzie tam, gdzie ta uprawa się pojawi, gdzie będzie się w danej dacie i mniej więcej przynajmniej w tej samej dacie zbiór, to możemy na raz zdefiniować tutaj w interfejsie. I na tym kończę ten wstęp, który jeżeli jeszcze będę przeciągał, to się zrobi przynudny. I może przejdźmy do bardziej już ekscytującej części modułu, moduł Siew Precyzyjny. I Konrad, dawaj. Halo, słychać mnie? Słychać pewnie, obstawiam. Tak, tak, ale tak. Zawsze jakby ciężko nie sprawdzić, nie? Tak, już udostępniam ekran. Z tego co widzę, to powinni już Państwo widzieć mój ekran. Jeszcze może szybko pokażę, jak się przechodzi po prostu do utworzenia zabiegu siewu. A więc wchodzimy do dziennika i tu, teraz jest tu taka trochę nowość, ponieważ nie mamy podziału na zdarzenia precyzyjne, nieprecyzyjne, więc jeżeli klikniemy tam zielony przycisk plus, od razu nas przenosi do wszelkiego rodzaju zabiegów. A definiowanie, czy to zabieg jest precyzyjny, czy nieprecyzyjny, robimy poprzez zaznaczenie tutaj takiej fajeczki. Więc teraz jest zabieg nieprecyzyjny, a jeżeli chcemy, żeby był precyzyjny, to tutaj go zaznaczamy. I to odnosi się do wszystkich już zabiegów. Nie tylko siewu, ale też właśnie wszystkich tutaj z listy. Więc może przejdźmy już do zabiegu siewu. Już jesteśmy w module do utworzenia siewu, akurat tutaj precyzyjnego, bo to jest zaznaczone precyzyjnie. Więc na początku, co musimy zrobić? Więc podstawą jest nadanie tytułu, bo inaczej siew się nie będzie mógł zapisać. Możemy też zaznaczyć, czy już jest wykonany, czyli że był w przeszłości, to zdarzenie wystąpiło. Wiadomo, jeżeli planujemy coś w przyszłość, no to byśmy tutaj nie zaznaczali tego. Następnie wybieramy kategorię i tu odnosi się, w jakim rodzaju ten siew został wykonany uprawę, czyli jeżeli na przykład został zasiany w strip tillu, wybieramy uprawę pasową, jeżeli jest to uprawa uproszczona, czyli po prostu tam nie było wcześniej pługa, wybieramy na przykład uprawę bezpłużną, tradycyjną i zerową mamy jeszcze do wyboru. I to jest pomocne w przypadku ekoschematów, bo na przykład w ewidencji zabiegów agrotechnicznych tam ta informacja jest dosyć ważna, ponieważ jeżeli staramy się o płatność do uproszczonych chyba tam systemów uprawy, tak się nazywa ta praktyka w rolnictwie węglowym, to w ewidencji od razu to będzie zaznaczone, że ten siew był na zasadach uprawy na przykład pasowej. Więc czyli mamy tam, możemy to przystąpić do dopłat w tym do uproszczonych systemów uprawy. Więc możemy tutaj dać uprawę. Czyli, przepraszam, to jeszcze, żeby tak dopowiedzieć, rozumiem, że właśnie wybranie tutaj jakiejś opcji zupełnie nic nie zmienia w tych dalszych parametrach, natomiast to tylko zagra wtedy, jak będzie raportowanie. Tak, to jest ważne przy raportowaniu, no i w przyszłości wiadomo, jeżeli będzie jakiś interfejs do ekoschematów, to też to będzie ważne, no bo będzie po prostu pokazywało nam, czy jesteśmy zakwalifikowani do tego ekoschematu. Okej. Okay. Tak. No następnie wybieramy pole. Tutaj akurat może wybierzemy to, na którym zawsze pracujemy, czyli Kujawy 1. A następnie wybieramy uprawę. I mamy tu do wyboru wszystkie uprawy zczytane z historii upraw. Przykładowo może wezmę rzepak ozimy.
ponieważ rzepak jest siany w jednostkach siewnych, a chcielibyśmy pokazać też, że od teraz pracujemy też na jednostkach siewnych. Wcześniej bazowaliśmy tylko na kilogramach, a teraz możemy dodatkowo jeszcze na przykład ceny operować po prostu w też na jednostkach siewnych. Już zaraz to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Wybieramy zabieg precyzyjny. Różnica pomiędzy precyzyjnym a nieprecyzyjnym jest taka, że znika nam tutaj taka tabela określająca minimalną i maksymalną obsadę oraz zmienność, czyli ile będziemy po prostu tą obsadę różnicować. Przechodzimy teraz do parametru nasion. Na początku wyszukujemy na przykład nazwę tych nasion. Możemy to wykonać poprzez szukaj produkt lub też po prostu wybrać z tej rozwijanej tabeli nazwę odmiany, której szukamy. Może być przykładowo tutaj Ilona odmiana. Następnie przechodzimy do określenia ceny, która potem będzie wykorzystywana na przykład w module rentowność do określenia kosztów no i opłacalności wszystkich zabiegów. Cenę możemy określić poprzez właśnie złotówki na kilogram, na tonę lub na jednostkę siewną. No w przypadku rzepaku wiadomo, że rzepak jest sprzedawany w jednostkach siewnych, więc wybieramy tą opcję. Jeżeli byśmy tworzyli zabieg dla na przykład pszenicy, która jest siana, kupywana w workach w kilogramach, wtedy możemy wybrać na przykład cenę za tonę. No w tym przypadku to jest jednostka siewna, cena mniej więcej, nie wiem, dajmy około 1000 zł za jednostkę siewną. A następnie przechodzimy do definiowania parametrów tych nasion, które są najczęściej napisane na worku, na takiej specjalnej niebieskiej etykiecie. Tutaj podajemy masę 1000 nasion, w przypadku rzepaku to chyba około 5 gram. Zdolność kiełkowania określimy na 95%, czyli zdolność kiełkowania, tak jak mówię, to wszystko jest na etykiecie. Tu Państwo, chyba że ktoś sam na przykład sobie wylicza, jak sieje pszenicę własnymi nasionami, to też można to wyliczyć, posprawdzać i też tutaj wprowadzić. Następnie przechodzimy do normy i tutaj norma jest też, może być różna, bo możemy ją wyrażać w kilogramach na hektar, w sztukach na hektar i w sztukach na metr kwadratowy. No w przypadku rzepaku najczęściej wyrażamy to w sztukach na metr kwadratowy, więc zaznaczymy tą opcję. No i powiedzmy, że chcemy zasiać około średnio około 50 roślin na metrze kwadratowym. Przechodzimy dalej do jednostki siewnej i tutaj musimy określić, ile nasion zawiera się w jednostce siewnej. W przypadku rzepaku w odmianach hybrydowych jest to około 1,5 miliona, w przypadku populacyjnych odmian jest to 2 miliony. I tutaj wybieramy lub wpisujemy opcję 1,5 miliona żywych nasion. I tak widzimy, że przy normie 50 sztuk, przy 1,5 miliona żywych nasion w jednej jednostce, możemy zasiać około 3 hektary pola z jednej jednostki. A jeżeli chcemy na przykład to zedytować i chcemy, żebyśmy zasieli na przykład 3,2 hektara, no to możemy tutaj to właśnie zmienić i od razu norma nam się zmienia, średnia norma. Więc to wszystko ze sobą współgra. Jeżeli zmieniamy tutaj dane, to się zmieniają też na przykład w normie. Następnie przechodzimy do sekcji zmienność i tutaj określamy procentowo, jaką zmienność obsady chcemy wprowadzić. Na przykład 10% to będzie, że od średniej dawki idziemy, dawka minimalna będzie o 10% niższa i też o 10% w tych najlepszych na przykład miejscach, o 10% wyższa. Dodatkowo bierzemy też pod uwagę zdolność kiełkowania, więc to tak nie jest taka prosta matematyka, bo wiadomo, siewniki operują na żywych i nieżywych nasionach, a tutaj akurat w tej początkowej fazie bazujemy na tych żywych. Ale przechodzimy już właśnie do jednostki dawki siewnika, jednostka dawki siewnika i tu określamy najczęściej, jakim siewnikiem będziemy siać, bo wiadomo, siewniki takie klasyczne, zbożowe, rzędowe, to są, chyba w tych przypadkach jest skrzynia elektryczna, z tego co kojarzę, ale no wiadomo, sieje w kilogramach na hektar. Tam w sztukach nawet ciężko będzie zasiać, no chyba że są jakieś bardzo nowoczesne, z tego co słyszałem, Waderstadt chyba coś takiego wprowadził, ale to nie wiem, nie jestem pewny.
Więc no, w przypadku siewników takich rzędowych, klasycznych, wybieramy kilogram na hektar. Natomiast w przypadku siewników punktowych wybieramy sztuki na hektar lub sztuki na metr kwadratowy. No wiadomo, to zależy, jakim siewnikiem siemy i jaką tam chcemy dane wprowadzić. To możemy tutaj dać sztuki na metr kwadratowy. No i przechodzimy do kolejnej sekcji, którym są koszty dodatkowe. Tutaj po prostu wpisujemy, no wiadomo, koszty paliwa, koszty jakiejś robocizny, no po prostu różne koszty dodatkowe. Tak. Następnie przechodzimy do parametrów dawkowania i one są troszeczkę podobne do, tak jak w poprzednich webinarach pokazywaliśmy, wybieramy najpierw typ źródła mapy. No, w tym przypadku możemy bazować na zdjęciach satelitarnych wybranych przez nas lub też możemy bazować na przykład na strefach zarządzania. No, w tym przypadku akurat poszukam stref zarządzania. Wybieramy typ źródła mapy warstwy. Warstwę informacyjną to będą właśnie strefy zarządzania, są na dole. Możemy wybrać strefy susza OT. I tak widzimy, jak widzimy, automatycznie zaczytują nam się te strefy, które wybraliśmy, które na przykład wcześniej stworzyliśmy. Jeżeli chcemy, żeby to były inne strefy, no to po prostu tutaj z rozwijanej listy wybieramy jakieś inne. I na podstawie... Ja chciałem tutaj od razu jakby skomentować, że jakby chyba w tym momencie, kiedy wczytałeś te strefy zarządzania, tudzież strefy zmiennego planowania, to ta zmienność 10% zaczyna mieć sens, bo widać właśnie, na jakiej podstawie to się będzie działo. I chciałem dopowiedzieć, to tam w innych webinarach też się zajmowaliśmy akurat tym polem i tymi strefami. No tutaj, gdzie mamy ten czerwony kolor, no to są takie bardziej piaszczyste części i mniej żyzne tego pola, które regularnie dają niższy plon, gdzie jest po prostu ryzyko, że jeżeli obsada będzie zbyt wysoka, jeżeli będzie pełna norma, to wtedy po prostu ta konkurencja między indywidualnymi roślinami spowoduje, że one będą się za słabo rozwijały. No i tutaj jakby, ponieważ mamy te 10% wstukane, no to znaczy, że na tych słabszych strefach będzie 10% poniżej normy, a na tych zielonych, które są ponadprzeciętnie produktywne, będzie z kolei 10% powyżej normy. I jeszcze poprzeszkadzam dalej, bo powiem, że ostatnio się spotkałem z takim ciekawym przykładem, kiedy ktoś do siewu precyzyjnego zrobił sobie takie właśnie strefy, gdzie było kilka stref, bo jakby jedna strefa powyżej normy, a było kilka stref schodzących dosyć jakby głęboko poniżej normy. I to było związane z tym, że akurat ten agronom uważał, że na sporych częściach poszczególnych pól są takie obszary, które jeśli chodzi o produktywność, to bardzo odstają od tej normy, w związku z czym jakby przede wszystkim w tym siewie precyzyjnym chodziło o to, żeby czasami nawet bardzo konkretnie poschodzić z obsadą. Tak. Dzięki. Dobra. To stanęło na tym, wybieraliśmy warstwę informacyjną. No to już pokazałem, że są możliwe różne warstwy informacyjne też do wyboru, nie tylko strefy zarządzania, ale możemy też bazować na przykład na wynikach badań gleby, na przykład na kategorii gleby lub no też jak zmienimy typ źródła mapy, to na zdjęciach satelitarnych lub zobrazowaniach z drona. Mamy tutaj dużą dowolność. Następnie przechodzimy do wyboru strategii, no i raczej w przypadku siewu precyzyjnego bazujemy na jakościowej, czyli po prostu w tych lepszych miejscach wybieramy troszeczkę, znaczy określamy trochę wyższą normę siewu, czyli to będzie ten maks, natomiast w tych czerwonych, słabszych schodzimy na niższą obsadę. Ma to pewnie, znaczy ma to związek z potencjałem planowania w poszczególnych częściach pola tych roślin. Następnie przechodzimy do tabelki. I tutaj jak widzimy, jeżeli mamy to już uzupełnione te, może nie wszystkie, bo część danych nie jest na przykład potrzebna, jeżeli wybieramy siew w kilogramach, to wiadomo, jednostka siewna to nie jest taka kluczowa.
więc nas tak aż nie interesuje, ale w przypadku właśnie siewu z jednostką siewną widzimy, że tu od razu już po uzupełnieniu tych wszystkich danych generuje się nam minimalna oraz maksymalna obsada, która będzie po prostu już taką, która zainteresuje do siewnika. Bo tutaj jak widzimy mamy zdolność kiełkowania 95%, czyli wszystkie te wyniki, które wyliczamy, po prostu musimy troszeczkę podnieść, bo wiadomo, że w siewniku są nasiona wszystkie, czyli też żywe i nieżywe, czyli troszeczkę tą normę trzeba podnieść o ten procent, który określamy w zdolności kiełkowania. I tak jak widzimy, minimalna obsada tutaj wychodzi 45 sztuk, a maksymalna 54. Możemy je dowolnie tutaj edytować, możemy tu na przykład wpisać 42 sztuki, to możemy wpisać na przykład 52. I tak jak właśnie na początku wspominaliśmy, możemy je łatwo edytować. Nie ma tu już określonych typowo jakichś norm, tylko wszystko jest możliwe do edycji. A możesz wpisać 20% zmienności i zobaczyć, czy to się przeliczy? Tak, już mogę. Proszę, raz, dwa, 20%. Tak samo jak zmieniamy inne dane, tak samo wszystko tutaj się zmienia. Tak samo mogę też pokazać, że mamy teraz obsadę w sztukach na metr kwadratowy. Możemy to zmienić w kilogramy na hektar i od razu jest wszystko przeliczone w kilogramy na hektar. Dzięki tutaj na początku wprowadzonym danym. Nie podawaliśmy, ile chcemy wysieć w kilogramach, ale z prostego wzoru tutaj można to wszystko wyliczyć i wiemy, ile po prostu ten siewnik powinien wysiać w dawkę, jaką dawkę minimalną oraz jaką dawkę maksymalną. Więc tak naprawdę o ten punkt jest dosyć ważny i tutaj zależy od tego, jaki mamy siewnik. Możemy też w sztukach na hektar, to wiadomo, to bardziej kukurydza i też widzimy, to przelicza w sztuki na hektar. Następnie przechodzimy do opcji zaawansowanych. Tutaj możemy pookreślać różne inne ciekawe rzeczy, takie jak dostosowanie dawki do średniej. Możemy też wybrać poziom przygotowania wygładzania, żeby po prostu przebieg tych stref był jeszcze taki bardziej łagodny. No to bardziej się przydaje na pewno w na przykład rozsiewaczach, opryskiwaczach, gdzie szerokość robocza jest dużo większa, a w przypadku siewników to nie jest taka za duża, więc to aż tak nie jest takie kluczowe. No i możemy też jeszcze dodatkowo wymieszać to ze strefami zarządzania. No w tym przypadku, jak jeżeli siejemy na strefę zarządzania, to akurat nie jest takie potrzebne. Oraz na końcu możemy określić, jaką maszyną będziemy siać. No wiadomo, tu będzie siewnik. Wybieramy jakąś maszynę przykładowo oraz terminal, który wybranie terminalu umożliwia, abyśmy potem mogli łatwo pobrać odpowiedni format pliku, którym krywamy do terminala lub przesyłamy. Tak, i z tego co widzę, chyba już mamy tu wszystko, tytuł jest. Więc trochę jest... dużo tych przedziałów. Tam w którymś... Aha, jest ileś przedziałów określona? Mapy... A nie, bo... Chyba nie. Dobra, okej, fajnie. Dobra, no to klikamy to, zobaczymy, co się stanie. I tutaj od razu pojawia się komunikat, że usuwamy jedno wydarzenie, to jest akurat siew na krawę 1, czyli po prostu podczas tworzenia historii upraw domyślnie tworzy się siew, a poprzez utworzenie zabiegu siewu po prostu ten stary siew kasujemy i nadpisujemy go tym, którym teraz tutaj stworzyliśmy. Po krótkiej chwili otrzymujemy mapę zabiegu siewu precyzyjnego. Tu mamy po lewej stronie podstawowe dane, które wprowadzaliśmy oraz troszeczkę niżej oszczędności i koszty, które możemy wygenerować poprzez tą mapę zmiennego siewu oraz tutaj takie podstawowe dane, jaka dawka wychodzi w jakiej strefie. Jakie powierzchnie jest strefy, ile potrzeba produktu i z tym związane rzeczy. Dodatkowo możemy też te parametry edytować i możemy na przykład je zmieniać nawet i tutaj. 42 na przykład 54. To nie ma problemu. Ja chciałem może przy okazji, to jest
niezły moment, żeby dopowiedzieć, bo tutaj pan Marcin nam podpowiadał na czacie różne fajne rzeczy. Tam, jak wspominałeś, maszynę to tutaj Vanderstad Proceed. Pan Marcin podpowiada, że to jest. Tak, właśnie coś kojarzyłem. No. No i jeszcze kwestia taka właśnie, to chyba znowu odwołując się do tej mądrości gospodarza, który od lat działa na danym miejscu, że tutaj kluczowa jest jakość tych stref zmiennego planowania, prawda? Że tak. Tym sensowniejszy jest ten zabieg, taki jak tutaj utworzyliśmy. Ile te strefy, które tutaj wyglądają tak fajnie, one jakby nie tylko fajnie wyglądają, ale rzeczywiście odpowiadają faktycznej produktywności, czy tam zmienności tej produktywności na tym polu. Tak więc w razie czego też polecamy się, jeśli chodzi o wsparcie przy opracowywaniu tych stref. My jesteśmy fanami przeglądania dużej ilości materiału satelitarnego, wybierania nawet często takiej jednego zdjęcia, które dobrze dokumentuje, najczęściej w trakcie suszy, właśnie te strefy zmiennego planowania. Niektórzy wolą, żeby pomieszać ze sobą zdjęcia z różnych dat, tak więc to też możemy zrobić, możemy również domieszać jakieś inne dane do tych stref. Tutaj chyba będą jakieś pytania też z tym związane, tak więc w każdym zakresie, w razie czego, możecie Państwo też liczyć na nasze wsparcie. Tak, jeszcze może szybko pokażę, że jest też możliwość na przykład dodania uprawy z poziomu siewu precyzyjnego. Nie musimy tego tworzyć poprzez historię upraw, a tutaj jest taki zielony przycisk plus i też możemy dodać uprawę. Więc nie tylko historię upraw, ale tu też mamy taką możliwość. Okej, dobra, jestem poprawiony. Ale fajnie. No. To co, mamy to chyba? Chyba tak. Super. No i też tutaj właśnie jest na dole taka, jest możliwość po prostu pobrania tej mapy aplikacyjnej. Akurat jak wybierzemy odpowiedni termin, to w formacie terminala lub w innych formatach, lub też wysłania do na przykład do John Deere'a, Trimble'a, od razu do maszyny. Mhm. Albo do chmury. No raczej do chmury, tak właśnie. Tak, najczęściej do chmury. No i też trzeba wspomnieć, że mamy klientów, którzy robią te zabiegi tak jakby część ręcznie w dużej mierze, posługując się naszymi apkami mobilnymi, wyświetlając sobie taką mapę zmiennego wysiewu na ekranie tableta albo nawet telefonu dla wytrwałych. Apka daje feedback na temat dawkowania, na którym się jest, i te dawki są zmieniane ręcznie. Jest to konkretne wyzwanie, ale autentycznie są gospodarstwa, które właśnie w ten sposób realizują zabiegi precyzyjne. To już może zatrzymam udostępnianie. Słucham? Może już zatrzymam udostępnianie. Jasne. Dobrze, to szanowni Państwo, część pytań. Mamy już jedno pytanie, które wyświetlę za sekundkę. Pytanie jeszcze nie z siewem bezpośrednio związane. Dzień dobry, czy jest możliwe przy tworzeniu map aplikacyjnych dodanie dodatkowych danych, takie jak mapy planowania? I pozwolę sobie od razu na nie odpowiedzieć. Jak najbardziej jest taka możliwość. Można mapy planowania przesłać przez konto swoje na Satagro poprzez zakładkę Dodaj warstwy. Na przykład dostępne są w eksploratorze. Tam, jak Państwo po lewej stronie, mają możliwość wyboru wyświetlanych danych. To z listy rozwijanej jest między innymi zdjęcie, jeżeli są z jakiejś mapy przygotowane, to można też wyświetlić mapy aplikacyjne czy wyniki prób glebowych, i jest tam też zakładka Dodaj warstwę, to tam można taką mapę planowania dodać i potem jednak trzeba się chwileczkę w cierpliwość uzbroić, bo ona musi przejść przez ręce naszych analityków.
i którzy poinformują potem o dodaniu już, zintegrowaniu z kontem takiej mapy, a można ją też bezpośrednio do nas wysłać na przykład na adres biuro@satagro.pl z informacją, na jakie konto ma zostać taka mapa wgrana. I później taką mapę można wykorzystywać czy to do analiz i na przykład porównywać ze zdjęciami satelitarnymi, z wynikami prób glebowych, czy właśnie do tworzenia zabiegów precyzyjnych. A dokładnie map aplikacyjnych na potrzeby zabiegów precyzyjnych. Dobra, i mamy kolejne pytanie. Czy zasada więcej siejemy na glebach lepszych obowiązuje w wypadku wszystkich gatunków roślin i terminów siewu? To może tutaj pan Marcin swoim doświadczeniem coś podpowie. Tak, myślałem, że to pytanie trafi do mnie. Zasada tak, prosta. Obsada tak naprawdę o obsadzie decyduje dostęp do wody. To jest tak naprawdę główny determinant obsady, tak? Na glebach lżejszych mamy tą dostępność wody dużo gorszą, dlatego siejemy dużo mniej. I jest to praktycznie we wszystkich gatunkach tak to powinno zostać zrobione. Termin siewu, tak, na przykład dla roślin rzepaku ozimego, im później, no niestety ta obsada musi być większa. Prawdziwa zabawa z dość szeroką zmienną obsadą, tak? Z tą szeroką zmienną obsadę możemy stosować głównie tylko w tych terminach optymalnych czy wczesnych. Wtedy ten prawdziwy potencjał rośliny i zmiennego siewu możemy wydobyć. Im później siejemy, tym jest gorzej. Przy rzepaku czy przy burakach, bo tutaj mam największe doświadczenie, tak to wygląda. Super, panie Marcinie, bardzo dziękujemy, że ktoś coś pisze, więc poczekam, może jeszcze jakieś pytanie się pojawi. A ja chciałem się zapytać, bo kiedyś spotkałem się z takim poglądem jednak, że ktoś tam chciał na tych słabszych miejscach, szczególnie właśnie to była któraś uprawa o zdolności rozkrzewiania się, żeby w najsłabszych miejscach dawać trochę ponad normę ilość nasion. Czy pan się spotkał z takimi podejściami kiedyś, panie Marcinie? To jest błąd. To jest zaszłość naszych dziadków z siewu, szczególnie z siewu zbóż. To jest kategoryczny błąd, którego nie wolno robić. Gorsza ziemia, mniejszy siew. W wielu przypadkach na wsi cały czas ten błąd jest bardzo mocno zakorzeniony i mówi się, że na słabszej ziemi tak zboża się gorzej krzewią, tak, więc tam sieje więcej. Nie, tam jest mniej wody i musimy zrobić wręcz odwrotnie. Na słabszej ziemi, przykład pszenicy ozimej, klasa piąta, tam jak idziemy przez łan, mamy widzieć ziemię. Bo pszenica wcale nie plonuje masą liści, tylko tak naprawdę grubością ziarna, wielkością kłosów. To decyduje o plonie. No to bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Dzięki wielkie. I akurat właśnie pojawiło się, znaczy uzupełnienie do pytania. Dziękuję, ale no właśnie chciałam się zapytać o zboża, które krzywią się lepiej na glebach lepszych. Właśnie słyszę odpowiedź i dziękuję. I jeszcze też komentarz, bo widzę, że na razie pytań nie ma. Myślę, że to też kwestia, z czego wynikają słabsze strefy. U mnie występują strefy wymakania i w takich miejscach zwiększam dawkę wysiewu ze względu na wypadanie roślin. Pozwolę sobie skomentować. Koparka, szpadel i naprawa melioracji. Tego nie da się inaczej skomentować. Niestety, to jest ciężka praca, ale na tych placach, gdzie woda stoi, albo mamy dwa główne problemy mogą występować. Albo jest zepsuta meliorracja, albo źle pan uprawia. Czyli nie ma pan, ma pan podeszwę późną i woda po prostu stoi, lub jest za dużo uprawiane i jest po prostu zbita ziemia.
Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Na razie nie widzę. Jeszcze może tak dodam, że zachęcamy też do siewu w sztukach na przykład na metr albo na hektar, żeby raczej nie operować tymi kilogramami, bo jak wiemy na przykład w jednej gatunku masa 1000 nasion na przykład i zdolność kiełkowania może być całkowicie inna, więc też jak porównamy na przykład, że ktoś sieje 150 kilo pszenicy, a ktoś na przykład sieje 120 albo 100 kilo tej pszenicy, to czasami tak wychodzi, że ilość sztuk na metrze kwadratowym wychodzi jednakowa, więc też raczej się odchodzi od siewu w kilogramach, dlatego też dodaliśmy te dodatkowe parametry, jakimi są właśnie zdolność kiełkowania, masę 1000 nasion, żeby to ładnie sobie poprzeliczać i pookreślać, żeby nie siać po prostu tak jakichś bardzo dużych dawek, tylko że sobie już precyzyjnie to określić w sztukach na metr albo na hektar. Nie wiem, czy pan Marcin się zgodzi z tym, żeby tak... Oczywiście, że tak. Nigdy nie powinniśmy operować w kilogramach, bo to nam nic nie mówi. Czy to jakakolwiek roślina, mówimy o sztukach na metr kwadratowy. Zawsze. Dobrze, to dziękuję za te dopowiedzenia. I jeszcze widzę, że ktoś pisze, więc poczekajmy jeszcze. Dobra, czy Satagro... A, wyświetlę, żeby Państwo też widzieli. Czy Satagro planuje stworzenie modułów zmiennego nawożenia naturalnego lub zmiennej głębokości uprawy podstawowej? Przemku? To ja to się czuję wywołany do tablicy. Okej. No to jeśli chodzi o zmienne nawożenie naturalne, to generalnie to nie tak często ma miejsce, ale to ja bym powiedział, że na ten moment to się da. Proszę, to się da zrealizować. Zaraz dam panu mikrofon. Da się zrealizować u nas, no bo jakby de facto dla każdego zabiegu nawożenia można zdefiniować zakres dawkowania. Potem pytanie, czy w praktyce to różnicowanie odbywa się właśnie poprzez mapę aplikacyjną, co może być ciężkie tutaj przy tych nawozach naturalnych, czy jakoś tam semi-manualnie, bo nie mamy takiego jakby no stricte, w sumie nawet nie jestem pewien, czy można zrobić precyzyjne. Mamy właśnie moduł precyzyjnego nawożenia naturalnego przecież. Okej, no dobra. Tylko, że jakoś nie kojarzę, żebyśmy badali poszczególne, nie wiem, kompatybilność z terminalami, żebyśmy tak jakby w praktyce ćwiczyli te zabiegi z gospodarstwami, ale faktycznie, okej, okay. Moduł jest i tam są standardowo dostępne pewnie te wszystkie opcje map aplikacyjnych, które mamy przy wszystkich innych zabiegach. Tak więc może niepotrzebnie trochę w kozi róg się zapędziłem. Dzięki Konrad za to. Nie za zapędzenie, tylko za dopowiedzenie. Jeśli chodzi o głębokość uprawy, to tym nie sterujemy. Ja spotkałem się i to już wiem, że pan Marcin chce powiedzieć jedną rzecz, ale może jeszcze tutaj trochę nas pomoże. Wiemy, jeśli chodzi o głębokość, to są czasami takie jakby na maszynach, na siewnikach elementy, które tak jakby badają zwięzłość gleby i na tej podstawie można na bieżąco jakby regulować głębokość zasiewu. Nie mamy jakby możliwości wgrania osobnego parametru w mapie aplikacyjnej dotyczącego tej głębokości, jeśli o to chodzi, ale jeżeli ktoś by do nas się zwrócił z takim przypadkiem, że jest konkretna maszyna, gdzie można by było to też zaprogramować jako taki drugi parametr równolegle ze zmienną obsadą, to chętnie nad tym popracujemy w razie czego. Panie Marcinie, może pan by troszeczkę uzupełnił mnie? Ciekawe pytania. Jeśli chodzi o nawożenie naturalne, aktualnie stworzyłem parę map, dwie chyba mapy na działkach do obornika, do zmiennego właśnie dawkowania, tylko niestety znowu narzędzie wykonawcze, u mnie jest to stary rozrzutnik, więc będzie manualnie wykonane, tak, czyli wyświetlone na tablecie tylko mapa i w taki sposób będzie zmienne dawkowanie. Zmienne dawkowanie obornika jest stworzone na podstawie map prób glebowych i zawartości próchnicy w glebie i będzie tylko stosowane tam,
gdzie rzeczywiście ta próchnica i węgiel jest dużo niższy niż na reszcie działki. Tak? Tak to będzie. U mnie jest też trzeba zaznaczyć, że ja mam bardzo mocno zmienne działki od klasy drugiej po klasę piątą. Jest to też bardzo mozaikowata ziemia, nieregularna, więc tym bardziej może się tutaj narzędzie wykazać. To co chodzi o nawożenie naturalne. A druga część tutaj pytania, zmienna głębokość uprawy. Planuję coś takiego sobie przetestować. Takim narzędziem, które umożliwia to już w pełni automatycznie, tak samo jest firma Waderstadt i kultywator top-down, który jest właśnie już w tej chwili przystosowany do takiej zmiennej głębokości uprawy. I z moim zamysłem jest stworzenie takiej mapy zmiennej głębokości uprawy po ściernisku w zależności od wysokości plonu, czyli tak naprawdę wysokości wielkości resztek pożniwnych, czyli słomy w pszenicy. I tam, gdzie jest tych resztek więcej, należy uprawić to głębiej, żeby tą słomę rzeczywiście z większą ilością ziemi przemieszać, a tam, gdzie tej słomy jest dużo mniej, wystarczy bardzo płyciutko to tylko uprawić. To jest dość ważne, istotne przy siewie rzepaku bezorkowo. Ja pracuję w systemie bezorkowym. Jest to dość ważne przy tym, kiedy późno zbieramy pszenicę i za tydzień, półtora siejemy już rzepak. I fajnie byłoby taką zmienność. Tu jest chyba, widzę w tym największy, że tak powiem, wartość dodaną. Super, dziękujemy. Mamy kolejne pytanie. Czy możliwe jest utworzenie dwóch atrybutów na jednej mapie aplikacyjnej? Siew oraz zmienne nawożenie przy jednym przejeździe. Czy należy tworzyć dwie osobne mapy? Myśmy nie mieli żadnego przypadku na ten moment, żeby w jednej mapie były dwa atrybuty. Raczej jeżeli to były osobne mapy aplikacyjne. Tak więc i słyszałem o właśnie maszynach, gdzie można załadować kilka, czy nawet jest to wymagane. Tak więc tyle mogę powiedzieć. Czy pan Marcin spotkał się z takim przypadkiem, żeby w jednej mapie były zaklęte informacje o dwóch różnych rzeczach? Nie spotkałem się. Tworzę dwie mapy, dwie osobne mapy do zmiennej obsady wysiewu i do podsiewu nawozu. To są dwie odrębne mapy stworzone. Mogą być stworzone na dwóch całkowicie odrębnych danych wejściowych, tak, na różnych strefach, na różnej zasobności. Zazwyczaj się one bardzo mocno pokrywają, ale to są dwie odrębne mapy. Okej. Dobra, widzę, że jeszcze ktoś z uczestników pisze. Zaraz zobaczymy, czy pytanie, czy jakiś komentarz. Przy kultywatorze top-down w grę może wchodzić jeszcze dostosowanie sposobu uprawy do uziarnienia gleby. Na przykład na piasku działać tylko zębami, a na glinach wszystkim, a szczególnie elementami kruszącymi czy talerzami. Da się to zrobić? No jeżeli ten kultywator jest w stanie zrozumieć mapę aplikacyjną, no to jasne, możemy to zaprogramować na podstawie tylko właśnie warstwy o informacji na temat właśnie tych właściwości gleby, tylko pytanie, jaką informacją nakarmić ten proces. Najczęściej chyba jest tak, że właśnie strefy zmiennego planowania wiążą się z jednostkami gleby. Z tym oczywiście zawsze jakby rzeczywistość jest troszkę bardziej skomplikowana historia, czasami takie inne rzeczy jak po prostu topografia też mogą mieć konkretny wpływ, ale przypuszczam, że w większości przypadków to właśnie takie strefy zmiennego planowania, które są właśnie napędzane różnymi jednostkami gleby, to mógłby być dobry wkład. W tym przypadku.
Dobrze, na razie nie mamy więcej pytań, nie widzę również, żeby ktoś pisał, a już 10 minut tak przedłużyliśmy, więc na razie może Państwa już nie trzymać. Ja bardzo, bardzo serdecznie chciałabym Panu Marcinowi podziękować. Było nam niezwykle miło. Przemku, Konradzie, Wam również bardzo dziękuję. I przede wszystkim Państwu, którzy znaleźli czas i ochotę, żeby wziąć udział w naszym webinarze. Od razu też zaproszę na webinar, który odbędzie się za tydzień, również o godzinie 17:00. I on będzie dedykowany tylko już mapom aplikacyjnym i w jaki sposób i co, jak my to się zawsze naklikać, żeby taka mapa powstała u nas w Satagro. Natomiast zaproszenie Państwu jeszcze też wyślę razem z linkiem do nagrania. Bardzo dziękuję. Jakby się jakieś pytania dodatkowe pojawiły, zapraszamy do kontaktu i życzę udanego wieczoru.